Dzień dobry, Jacek Hoga, Fundacja Dharma. To jest materiał, którego bardzo nie chciałem nagrywać, nie tylko ze względu na to, co się dzieje teraz, ale również ze względu na to, że lepiej ostrzegać przed rzeczą, która jest prawdopodobna, ale się nie dzieje, niż powiedzieć, a nie mówiłem. Tego nikt chyba nie chce powiedzieć, jak ostrzega przed pewnymi zagrożeniami, czy to będzie, nie wiem, jakiś kłopot w pracy, czy to będą rzeczy takie publiczne właśnie, o których my mówimy. Jednym ze statutowych celów Fundacji Dharma jest promowanie, pomagania ludziom postronnym, czyli obcym nam, promowania pomocy osobom postronnym zagrożonym nielegalną napaścią. I teraz, pomimo, że mamy katastrofę naturalną, powódź, no to co się stało w ramach tej katastrofy, to co bardzo często się dzieje, nawet w państwach poważniejszych niż aktualna forma państwowości polskiej, czy jest chaos, tak, jest większy niż mógłby być, no ale ten chaos zawsze jest jakoś naturalny, zawsze się pojawia ten początkowy problem i niestety, jak widać również u nas, nie tylko, nie wiem, na południu Stanów Zjednoczonych podczas powodzi, która tam się pojawiła już kilkanaście lat temu, pojawiają się szabrownicy. Szabrownicy, nieraz nie mówiący po polsku, szabrownicy również mówiący po polsku. No, mamy bandytów z naszego narodu, to jest niestety normalne, każdy naród ma swoich bandytów. Nie dość, że mamy szabrowników, to znaczy ludzi, którzy szukają łatwej okazji, żeby okraść opuszczone domy zalane przez powódź, to jeszcze są to często agresywni szabrownicy, znaczy ludzie, którzy są w otwarty sposób uzbrojeni, mają pałki teleskopowe, mają maczety w rękach, a policji nie ma. W związku z czym ludzie, którzy mają zalane domy, którzy mają gigantyczne problemy w przyszłości finansowe, którzy się martwią o to, że stracili pracę, być może stracili miejsce do zamieszkania, zostały im jakieś resztki dochodne, majątku na pierwszych piętrach mieszkań na przykład, muszą się martwić jeszcze o zwykłych bandytów, rzeźmieszków, którzy w ciągu dnia, w ciągu nocy przychodzą, próbują rabować dom, często ten sam dom, przychodzą o 12 w nocy, potem o 3 próbują, czy może już nikt nie będzie pilnował. Z doniesień medialnych wiemy, że policji na miejscu nie ma, prywatni posiadacze broni oddają nawet strzały ostrzegawcze, żeby się opędzić od tych ludzi, którzy przyjeżdżają z innych województw na blachach, nie wiem, z różnych innych województw. Mamy tą sytuację kryzysową, mamy policję, która niestety nie daje rady i chociażby ze względu na ilość policji, ilość zadań, którą ma w tej chwili, to niekoniecznie musi być wina złej organizacji pracy policji. Przynajmniej zawsze jakiś tam moment się pojawia, kiedy oni nie są w stanie ogarnąć tych rzeczy i właśnie po to ludzie powinni mieć dostęp do broni, do przedmiotów ratujących życie. Bandyci mają narzędzia, my powinniśmy mieć skuteczniejsze narzędzia, my zwykli obywatele. I znowu, gdyby nie tchórzostwo polityczne końca poprzedniej kadencji, mielibyśmy już takie narzędzia. Projekt zgłoszony przez jedną z frakcji PiS-u, napisany przez Fundację Dharma, zapewniał kilka rzeczy. Po pierwsze, bez rejestracji posiadanie strzelb, dwururek, posiadanie karabinów czterotaktowych w stylu Mosin Mauser, to było bez pozwolenia, z amunicją, bez pozwolenia. A po drugie, i może przede wszystkim, zmianę treści artykułu 25 kodeksu karnego, w którym wyraźnie byłoby zaznaczone, że jeżeli napastnik nawet utraci życie, nie tylko zdrowie, to nie jest to podstawa do oskarżenia o przekroczenie obrony koniecznej. Jako memento, niestety jako memento, a nie tylko ad acta, projekt ten można znaleźć w bibliotece Fundacji Dharma, można go sobie ściągnąć, spojrzeć na ten dokument, który miał być procedowany w Sejmie. Niestety wybrano lżejszą, kastową wersję, która umożliwiła łatwiejsze posiadanie broni po prostu mundurowym. I wyobraźmy sobie, jak by wyglądało zagrożenie szabrownikami, jeżeli zwykły człowiek, który jest w tej tragicznej sytuacji powodzi, miałby możliwość posiadania strzelby rewolweru Smith & Wesson Model 10, bo ten rewolwer też by się łapał na te ułatwienia bez rejestracji, bez pozwoleń. Nie byłoby, każdy szabrownik by się dwa razy zastanowił, zanim by zaryzykował życie, żeby zarobić kilka tysięcy złotych. Może w końcu kiedyś Polak będzie mądry nie tylko po szkodzie, ale również przed szkodą. I teraz bez względu na to, że ta nowelizacja nie weszła w życie, bez względu na to,
że tylko nieliczni z nas mają dostęp do broni, mają pozwolenie. To jest ten moment, kiedy właśnie przede wszystkim byśmy chcieli podkreślić pomoc ludziom zagrożonym nielegalną osobom, osobom postronnym, tak? To ja mam moralny obowiązek obronić ludzi, którzy być może nie mają broni, a są obok mnie. To ja mam moralny obowiązek przeciwdziałać, jeżeli szabrownicy są u sąsiada, próbują wejść do sąsiada domu. Policja nie dojedzie, zwłaszcza w takich sytuacjach, może nawet fizycznie nie być w stanie dojechać. Mogę być jedyną linią obrony nie tylko majątku sąsiada, ale również życia sąsiada. W związku z czym jeszcze raz zachęcam. Myślmy o tym, że tworzymy wspólnotę. Nie myślmy egoicznie ja, ewentualnie ja i moja rodzina. Tworzymy wspólnotę i właśnie w takich sytuacjach kryzysowych to powinna być podstawa sposobu naszego myślenia. Ja jestem ostatnią linią obrony nie tylko własnej rodziny, ale często również ostatnią linią obrony sąsiada, czy nawet osoby postronnej, która, nie wiem, zamieszkała w domu na górce w 3-4 rodziny, bo tam nie zalało i tam się zbliżają szabrownicy. To jest ten moment, kiedy powinniśmy pokazać, że jesteśmy wspólnotą, która pamięta, do czego służy broń, do obrony siebie, do obrony bliskich, do obrony dobra. Tak? Nie ma fizycznej możliwości, żeby istniało bezpieczne miejsce, na którym będą place zabaw, biblioteki i uniwersytety, jeżeli to miejsce nie będzie chronione przez ludzi, którzy są gotowi użyć siły, gotowi użyć przemocy, gotowi odebrać życie ludziom, którzy chcą zniszczyć nasze biblioteki, którzy chcą zniszczyć nasze place zabaw, którzy chcą zniszczyć spokój, który jest zbudowany przez naszą cywilizację.